Cześć, dzisiaj Wam pokażę tapping. Wiadomo, najlepiej wychodzi na przesterku, więc od niego zaczniemy. Jest to technika, w której używamy do uderzania dźwięków prawej ręki. Założyliście nawet na cichej gitarze wytłumionej. Jak mocno uderzymy, dźwięk wtedy wychodzi. Pokażę Wam przykładowy sposób. Ważne jest, żeby przy odrywaniu tego palca był po prostu dźwięk. Tak jak na przykład tu mam. Po prostu lekko jakby go ściągamy w dół, tak żeby ta struna się wyślizgnęła i jakby strzeliła, można powiedzieć. Widzicie, teraz grałem tu, tą ręką w ogóle nie ruszałem, a tutaj wszystkie te dźwięki szarpywałem. To oczywiście można używać do metody chociażby ćwiczenia samych skal, na przykład załóżmy skala C-dur, C-D-F-G-A-H-C. Możemy każdy z tych dźwięków po prostu sobie zagrać tappingiem. Można oczywiście w nieskończoność wymyślać różne pomysły. Najważniejsze, żebyście sobie sami swoje własne powymyślali i używali to jako solówek. A brzmi fajnie, nie?